Czyściec, proszę Państwa, wymyślono w wieku XV, do czego Kościół katolicki się zresztą sam w swoim katechizmie przyznaje. A po co go wymyślono, to nie trudno się domyślić, wszakże korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. A tutaj biznes model jest prosty i skuteczny. Jeśli na przykład umiera nam dziadek, no to powiedz, czy twój dziadek był święty i bez grzechu? No bez grzechu to nie był. A widzisz, więc zanim pójdzie do nieba, to będzie musiał w czyśćcu za swoje grzechy odcierpieć. No ale zaraz, przeksiędza, czy za nasze grzechy nie umarł Jezus Chrystus? Nie kombinuj, nie kombinuj. Jak chcesz, żeby twój dziadek nie musiał cierpieć w czyśćcu, to daj nam kilka złotych monet na budowę kaplicy, no bo Bogu, jak wiadomo, najpotrzebniejsze są kaplice. No i wtedy, jak Bóg zobaczy tę twoją ofiarę, to na pewno twojemu dziadkowi tych cierpień ulży. No to co? Kochasz dziadka? No to płać.